Wirus HCV jest bardzo podstępnym wirusem wywołującym wirusowe zapalenie wątroby typu C. Ta podstępna choroba, nie dająca przez wiele lat żadnych objawów, może prowadzić do marskości i nowotworu wątroby. Dlatego zachęcamy do zbadania się. Każdy może być zakażony. W Polsce szacuje się, iż blisko 200 tysięcy osób może być zakażonych wirusem HCV, a tylko 20% wie o tym. Mamy wspaniałe, skuteczne terapie, więc nie należy się obawiać zbadania, czy nie ma się w sobie tego groźnego wirusa. Aktualny program lekowy umożliwia leczenie 4 najnowszymi preparatami, bardzo skutecznymi. Lekarz chorób zakaźnych dokonuje wyboru, analizując sytuację konkretną danego pacjenta, jego choroby, leki, jakie przyjmuje, analizuje interakcje, w które wchodzą przyjmowane leki. Jeżeli wejdzie w życie projekt zarządzenia prezesa NFZ-u i Polska zacznie zakup centralny jednej terapii, może się okazać, iż pacjenci trudni po przeszczepach, pacjenci z wieloma chorobami przyjmujący wiele leków mogą pozostać bez leczenia, bądź mogą być leczeni w bardzo takich ryzykownych sytuacjach, nawet zagrażających ich życiu. Organizacje pacjenckie apelują, aby nie robić tutaj żadnych modyfikacji, aby lekarze mogli decydować, którą terapią leczyć pacjenta, aby wszystkie 4 nowoczesne terapie były dostępne. Polska w swoim programie lekowym przoduje. Mamy jeden z najlepszych programów leczenia HCV w Polsce i naprawdę byłoby ogromną szkodą dla pacjentów, aby to miało się zmienić.